Toyota ProRace. Kilka ciekawostek. To jest już moja druga Toyota. Pierwszą zrobiłem około 150 tysięcy. Bez jakichś tam poważnych napraw. Jedyną większą naprawą przez cały okres eksploatacji był kompresor klimatyzacji uszkodzony. Ta ma przejechane, tak jak widać, 7000 bez kilku kilometrów i generalnie się nic nie dzieje. Jeździ, śmiga. No, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o spalaniu tego samochodu. Jeżeli jeździmy normalnie, nie dynamicznie, tylko normalnie, to spalanie waha się w granicach 10 litrów. No. Przy samochodzie zapakowanym, no, około mam tak mniej więcej 800 kilo zawsze na do tony na pacę. No, to wygląda w ten sposób. Ale jeżeli zaczniemy jeździć bardzo dynamicznie, czyli przyspieszać do 4, przyspieszać przeciągając obroty do 4500 i zmieniać bieg, no to diametralnie się zmienia spalanie do 13,5-14 litrów. No. Więc tak to wygląda. Ale jeżeli chcemy jeździć naprawdę ekonomicznie, to mamy tutaj 6 biegów. Jeżeli lecimy sobie w trasie lecimy sobie 110 i obroty mamy w granicach 2100-2000, to spalanie nam spada do 6,5 litra. No i przy 110 włączamy sobie tempomat. Na tempomacie sobie lecimy i mamy spalanie, nawet do 6 litrów potrafi zejść, no, przy obciążonym samochodzie, no. Więc myślę, że ten taki samochodzik jest całkiem nieźle. 6 litrów, 6,5 w trasie. No, bo jeżeli już lecimy, nie zwracając uwagi na spalanie, no to jak będziemy cisnąć, to już od 130, to już spalanie nam wzrasta do 13,5-14 litrów. No. Jeżeli jedziemy tam z maksymalną prędkością, ten samochód poleci 170 najwięcej, bo ma blokadę, no to też spalanie idzie w górę. No. Ale tak jak mówię, jeżeli jeździmy ekonomicznie i zmieniamy te biegi przy 2500 obrotów, tu, to, tamto, no to możemy zejść po mieście w granicach 8, coś takiego, no tam plus minus, no, ale w trasie, jeżeli, tak jak mówię, stówką sobie lecimy, 110 na szóstym biegu, 2000 obrotów, 6,5 litra. Śmiało możemy uzyskać 6,5 litra. No. To jak na dość takiego sporego busika. No, to fajny wynik. I możemy załadować na niego kupę rzeczy. No. Wjedziemy w parking podziemny, bo jest niski. No, są plusy. No, a jeszcze co? Głośny jest dość. Teraz mam zimowe opony założone. Jest dość głośny na tych oponach. No to jak na zimówkach, nie? Na Ameryki nie odkryłem. Ale tak jak mówię, jak lecimy te 110, 100, to jest fajnie, komfortowo. Jest wygodnym samochodem. Mi się wygodniej jeździ niż osobówką. Wygodnie się siedzi. No, jeździłem kiedyś
Fordem Transitem, też bardzo fajny samochód. Toyota. Toyota też. Też fajna, wygodna. Z bajerów. No znaczy, no nie ma bajerów. Ma podgrzewane siedzenia. Kierowcy i pasażera. Ma, no, tempomat to standard. Całe wszystkie sterowania tutaj przy kierownicy. Co jeszcze? I z plusów takich, dużych plusów, to ma WeBus to fabrycznie montowane, co jest świetnym rozwiązaniem jeszcze tej zimy zimy nie ma, nie używałem, ale na pewno w zimę się sprawdzi, bo sobie ustalamy na przykład, że ma się włączyć o 7 rano i codziennie o 7 rano się będzie włączała, podgrzewała nam kabinę i to jest świetne rozwiązanie. No. Z jakichś mankamentów, no tutaj się nic nie dzieje, bo ma przejechane, no zaraz będzie miał przejechane za 2 km 7000 i generalnie nic się nie działo. No, wszystko działa, zobaczymy dalej, będę informował na bieżąco. Ale generalnie samochód warty zakupu. U nas w firmie jest tych samochodów 250 jeździ. No i chłopaki generalnie nie narzekają. No. W poprzednich modelach były jakieś kłopoty z AdBlue, z podawaniem AdBlue. Wyświetlały się komunikaty, że jest problem, ale to generalnie tyle. Silnikowo nic się nie dzieje. No, jedynie co tam komuś się sprzęgło spaliło, czy tam skończyło, czy coś. No, ale generalnie nic się nie dzieje. No jak u nas ktoś dostaje samochód, to dostaje od zera nowy, jeździ tylko jedna osoba, no to też jest ważne dla auta, bo nikt nie katuje go codziennie, inna osoba, tylko jeden jeździ i szanuje generalnie samochód. No. Także tak, Toyota ProRace, naprawdę autko godne uwagi.